Słuchajcie, witamy serdecznie. Ostatni akord Ekstraklasy sezonu 2024. Przed nami Stanisław Konarzewski. Maciek Cylupa. Ja mam problem cię przedstawić. Naprawdę. Masz teraz problem. Większy. Muszę zapisać sobie. Słuchajcie, przed nami wielkie emocje, ostateczne rozstrzygnięcia. Zobaczymy, kto zostanie klubowym mistrzem Polski PZZ-u. Nie wiem, czy oglądaliście naszą konferencję prasową, którą prowadziliśmy wspólnie ze Stachem. Tam się sporo działo dzisiaj, bo też się sporo pozmieniało w ciągu ostatnich dni, za co nie powiemy. Więc emocje na wodzie, a przed nimi były emocje na brzegu i wciąż są, bo tutaj aż huczy od plotek, domysłów i różnych rzeczy. No bo bomby transferowe mieliśmy. Tak, zanim pójdziemy na dół tabeli, to góra tabeli. Jachtklub Gdańsk, mistrzowie Polski, PZZ klubowi z ubiegłego roku z Igorem Tarasiukiem ze Sterem nie obronią tytułu mistrzów Polski PZZ w tym składzie. Mają bardzo duże i matematyczne i sportowe szanse cały czas na tytuł w tym roku, ale już nie z Igorem Zesterem, dlatego że zastąpił go Dominik Buksak. A Igor Tarasiuk powrócił do Krzysztofa Małeckiego, do jego załogi i wystartuje w barwach nowego Sztynortu, z którym również ma bardzo duże szanse na zdobycie tytułu mistrzów Polski, no ale już nie na Sterze. Tak, to jest w ogóle niesamowita wolta, bo przecież Jachtklub Gdańsk to jest załoga, która w tym sezonie i poprzednim jest oceniana jako jedna z lepiej powiedzmy technicznie zgranych, prowadząca prawie modelowo RS-a, jeśli chodzi o technikę, o handling, o manewry. Więc taka zmiana w ostatniej chwili. Zmieniają na wybitnego żeglarza, olimpijczyka Dominika Buksaka, który ma już doświadczenie na RS-ie, bo pływał przecież chociażby półtora miesiąca temu w Pucku na Mistrzostwach Polski RS-a, które wygrał w Cuglach, taka prawda, więc Dominik poza wszystkimi swoimi wielkimi atutami nigdy nie pływał w lidze, tak naprawdę, nigdy nie pływał za Sterem w lidze, więc jest to jakieś tam ryzyko. Faktem, pokazał, że RS mu leży. Ale nie wiemy, jak z formatem ligowym, tak jak powiedziałeś. Dokładnie tak. Faktem jest, że nie ryzykują spadku raczej, więc tutaj ryzyka nie ma. Ryzykują tylko tyle, że być może jeśli to nie zagra, to pozbawiają się szans walki o awans, o medal. O medale. Oni są w tej chwili na szóstym miejscu w rankingu, mają punktów 38. Dwa punkty do brązowego medalu, 4 do srebrnego, 6 do złotego. Więc absolutnie w zasięgu walki nawet jeszcze o pierwsze miejsce. No to zmianą ryzykują, że nie będą konkurencyjni. A może jest to czekorowe zagranie i okaże się, że to zagrało tak, że chłopaki wygrają. Więc ciekawa pokerowa zagrywka, taki pokerowo mówiąc chyba taki all-in. Kuba Padzik powiedział nam za kamerą, że za mało zgrillowaliśmy Maxa Pawłowskiego na konferencji prasowej. To sobie poplotkujmy. Ja jednak stawiałem na to, że to Igor odszedł od zespołu, a wygląda na to, że to przynajmniej z komentarzy Maxa, że to zespół odsunął Igora od składu. Nie mogę zdać szczegółów, znam je. Igor, rozmawiam z Igorem na boku, ale powiem ci później, tak. Nie, nikomu nie powiem, obiecałem Igorowi, że nie powiem, natomiast tak, było spotkanie, z tego co wiem, ale decyzja zapadła jakby poza Igorem, więc to Igor został jakby poinformowany o tym, że w tej rundzie z nimi nie popłynie, klub wybiera Dominika Buksaka i potem nastąpiło jakby już angaż i dogadanie się na szybko i powrót do składu z Krzyszkiem Małeckim, w którym, warto o tym wspomnieć, jedna z większych przegranych jakby w historii ligi to finał w Warszawie na Zegrzu, w którym w ostatnim wyścigu załoga prowadzona przez Krzyszka Małeckiego, wtedy jako Jachtklub Gdańsk, z Igorem jako taktykiem, robił falstart w ostatnim wyścigu ligi, robił falstart, którym nie musieli tego wyścigu wygrywać, nawet nie musieli być w top 3 i przegrywają na tym falstarcie całe mistrzostwo i cały sezon. Więc 3 lata temu to była wielka, wielka sensacja, wielka niespodzianka, wielki dramat. No i teraz ta para wraca i walczy z drugiego miejsca, bo Nowy Sztynort w tej chwili to drugie miejsce w tabeli, 42 punkty, 2 punkty starty do prowadzącego Sopotu. Wraca znowu do walki o tytuł i pytanie, jeśli ten tytuł wygrają, no to będzie fajna klamra taka i powrót. I co ty nie mówisz, no będzie satysfakcja dla Igora. Igor będzie miał drugi rok z rzędu tytuł mistrza Polski, zależy jak to liczyć, ale tak. No w innych barwach. Zdecydowanie. Natomiast tak. Tu będzie jakaś taka też prywatna gdzieś tam mała satysfakcja pewnie, jeśli uda im się popłynąć te regaty lepiej niż Gdańskowi. No Igor ma tam gdzieś jakiś w tym momencie taką prywatną wojenkę, no taka prawda. Tak, ale zobacz,
Igor to jest świetny zawodnik i to w ogóle nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale Nowy Sztynort też ryzykuje, bo są ekipą bardzo zgraną, mają w tym kącie wiele sukcesów, mają z dużą przewagą wygraną rundę w Gdyni, mają tytuł mistrzów Polski, tylko wygrany Polish RS21 Cup, są naprawdę ekipą, która mogłaby nic nie zmieniać, mogłaby być w cały czas w tym samym składzie i rozpatrywalibyśmy ich zdecydowanie w gronie faworytów do wygrania rundy i do wygrania całej ekstraklasy. Znaczy, to ja to podsumuję jednym zdaniem, no, nie zmienia się zwycięskie drużyny, a oni wygrali w Gdyni w swoim stałym składzie. I teraz mają kolejną rundę i zmieniają, no to jest spora zmiana. A wprowadzenie Igora do załogi, która pływa cały sezon w innym składzie, Igor taktyka, okej. Nie patrzymy na to jako sport indywidualny, tylko zespołowy, więc zmiana zespołu na finał, będąc na drugim miejscu, kiedy wygrali ostatnią rundę i dali presję teraz na Sopot, który jest przed nimi. No, spora ryzyko. Nawet większe ryzyko niż Gdańsk, moim zdaniem. Właśnie, to jak klub Gdańsk, moim zdaniem, jest w lepszej pozycji, bo oni nie ryzykują, nie są w tym momencie na pozycji medalowej. Muszą atakować, nie? Tak. Musieli coś zmienić, bo w tym sezonie szło im gorzej. Dużo czasu poświęciliśmy na te dwa zespoły, no tak, ale też jest, bardzo wiele się wydarzyło. Ale to jest to, na co będziemy patrzeć tutaj w tych regatach, bo to jest walka o medale. No, wiadomo, Sopot prowadzi. Dwa punkty za nimi mamy Sopot, czyli Tytus Butowski, skład podstawowy. Nic się nie zmienia. Mamy potem Sztynor, dwa punkty i tam jest duża zmiana. Za nim jest IKP Gdynia. Gdzie znowu zmiana? To jest zmiana, ale planowana zmiana. Tak. Tutaj na sterze mamy Szymona Szymika, jest też Filip Sierżona. Jest, ze starej załogi jest tylko Adasz Kajzer, ale to jest planowa zmiana. Taki był podział w tym roku, że dwie imprezy płynie Szymon Szymiga, dwie środkowe płynie Rafał Sawicki. No nie chcę tutaj chłopaków może podcinać, natomiast no, statystyka jest jedna próba, no ale nadal w Sztynorcie sobie poradzili słabo, nie awansowali do wyścigu medalowego. Rafał Sawicki, kiedy przejął na Sopot i Gdynię, no to wyprowadził IKAP z powrotem drugi, do góry. Drugi, czwarty, tak? Tak, tak, więc... No zobaczymy. Zobaczymy. Może Szymon też ma, powinien mieć trochę czasu na wrócenie do pływania. Faktem jest, że w sezonie no, na razie nie popływał. Miał po raz wystartować w RS-Cupie, więc nie popływał, więc tak, tutaj na papierze to nie wygląda to obiecująco. Zobaczymy, co się okaże. Na finale mają swoje prawa. Dalej jest Pogoń Szczecin, która ma bardzo dużo do udowodnienia, bo w Sztynorcie byli piąci, Sopot wygrali po świetnym występie w wyścigu finałowym, ale w Gdyni też nie awansowali do wyścigu finałowego. Byli siódmi od końca. Teraz są u siebie. No myślę, że Tadeusz Kubiak i jego ekipa no, będą chcieli tutaj pokazać. Tak, to jest punkt innego. Starty do medalu w tej chwili i 5 punktów do pierwszego miejsca. Za nimi HRM Racing, który też Gdynię pogrążył, bo wyglądali nam faworytów tego sezonu. Dwa razy trzecie miejsce i w Sztynorcie i w Sopocie, potem miejsce, jak dobrze liczę, chyba 12. Więc stracili miejsce w trójce, ale wciąż mają szansę na medal i mają szansę na sukces końcowy. Kolejna taka ekipa w czołówce. Tak, tam jest problem, od razu zdradzimy, jest problem z chorobowy. Dwóch załogi ma jakby stan chorobowy, przeziębienie. Zobaczymy, czy będą w stanie popłynąć, więc być może w składzie zobaczymy pływających trenerów Kubę Rodziewicza i trenera francuskiego. Czy to będzie jedyny zagraniczny zawodnik podczas tej ligi? No, tegorocznej Wiktora Plitko nie liczmy. Tegorocznej. Tegorocznej, pozdrawiam Wiktora. Wiktora tutaj nie ma. Tegorocznej tak, no ale startował wcześniej już David Chapman chyba dwukrotnie, więc liga ma aż takie historyki. Dobra, za nimi Gdańsk, o nim już mówiliśmy, przypomnijmy punktów 38, czyli na remisie z Haremem. No troszkę już tak. Mniej punktów. Większa tak. Różnica. AZSW tak Warszawa miejsce siódme. Oni z kolei na fali wznoszącej w Gdyni miejsce trzecie w niesamowitych okolicznościach. Załogantce spadł medal rzucony przez dziecko z optymista startujące na Gdynia Sailing Day. Skojarzysz tą historię? Coś kojarzę, ale szczegółów to ci nie powtórzę. Karolina szła już na swoją zmianę do łódki, kiedy została uderzona w głowę jakimś ciężkim przedmiotem. Okazało się, że to było jedno z dzieci, które odbierało medale, nawet nie za miejsca w top 3, tylko takie pamiątkowe, na Gdynia Sailing Days, na Pucharze Trenerów. Rzucił z radości do góry, spadł Karolinie przez czapkę na głowę. Było blisko do szycia. Karolina nie popłynęła w tym wyścigu, popłynęła ich koleżanka z uczelni, która przyjechała tam tylko kibicować i była wpisana na listę startową
Taka rezerwa, ale głęboka. Popłynęli ten wyścig bardzo dobrze i utrzymali się i tak, następnego dnia... w drugim miejscu mieli wyścig finałowy chyba. Tak. Płynęli na słynnej dwójce wtedy. Tak, i skończyli na trzecim miejscu te regaty, no więc tak na fali wznoszącej. Zobaczymy, co VAT pokaże. Za nimi IKP Szczecin. Punktów 33. 33, no to i fatalny występ w Gdyni. Miejsce 16, to trudno komentować. Zaprzepaścili chyba szansę na pewno na wygranie ligi, bo to już jest z punktów 11 straty, to jest tylko matematyka, prawie nierealne. Na medalu również będzie ciężko, bo do straty medalu jest 7 punktów. Szkoda, zobaczymy, czy na domowych wodach Patryk Zbroja to się odbije i popłynął fajnie. Czy Legia spadnie? Nie, no. To jest taki żart, natomiast tutaj się otwiera taki pociąg. Legia Warszawa, miejsce 9, punktów 29, Roxas Racing, miejsce 10, też punktów 29 i miejsce 11, Sport Vitesse Kienzyl, również 29, 10 przewagi nad strefą spadkową. Tak, te trzy załogi mają 10 punktów przewagi nad strefą spadkową i czy któraś z nich spadnie? Nie sądzę. Ja też nie sądzę, ale teoretycznie jest to możliwe, dlatego że no, można zadołować tak, jak pokazały choćby załogi tuż przed chwileczką, które wspomnieliśmy, można nagle przyjechać ostatnim przed ostatnim, trzecim od końca. W momencie, kiedy któryś załóg z tyłu, a w tej chwili z tyłu mamy na strefie spadkowej Wolin, Ocean Challenge, Kościan i PG Racing z Patrykiem Kosmalskim, tak. Który się załóg podskoczy bardzo mocno do przodu, no to może się coś dziwnego wydarzyć, więc oni też nie mogą spać spokojnie, tak? Więc trzeba było uważać, ale no myślałem, że powiesz, czy Legia wygra regaty, bo Legia jeszcze w historii Ligi startuje długo, nie wygrała jeszcze nigdy żadnych regat, byli wiele razy na podium, byli razem medalistami mistrzostw Polski, byli na podium na trzecim miejscu parę razy, więc absolutnie załoga super, natomiast jeszcze nigdy nie dało się wygrać regat ligowych, żadnej rundy. Dwa tygodnie temu w pierwszej lidze mówi pierwszy medal w historii Ligi. Nikt nie stawia na to w ogóle, nikt, więc trzymamy kciuki za Legię i trzymamy za Rockstarsa i za Sport Vitae. Rockstars w środku, czyli konferencję prasową polecamy i Rockstars i Sport Vitae w środku, więc polecamy konferencję, będziemy powtarzać, co mówili, załogi środkowe. Za nimi Rzekarz Wrocław, Filip Florek. Nieobliczalny gościu. Pierwsza połowa załoga sezonu do zapomnienia, regaty w Gdyni, miejsce drugie. Trochę jak w zeszłym roku. Zobacz, to też jest trzecia runda. W zeszłym roku w Olsztyn to wygrali. Była trzecia runda. Wygrali. W tym roku trzecia runda byli na miejscu drugim. A w Stenorcie w zeszłym roku byli na miejscu też w czołówce. Też byli w trójce chyba. Drugie bo trzecie miejsce. Nie zawiedźcie statystyków. Więc słuchajcie, czekamy. Tam nowy sponsor w Wrocławiu, Fingo. Pozdrawiamy. Gratulujemy. Świetny wybór. Chłopaki do Sojabędą walczyć. 3 punkty za nimi. Niżej AWF Gdańsk. No i oni muszą uważać, bo tutaj już się robi raptem 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. To już nie jest nad dużo, Wolinem. Jak nas pierwsza liga nauczyła. Jak nas pokazuje tu w Ekstraklasa i tam te skoki jakby w rankingu, te 5 punktów to jest nic. To można stracić bardzo szybciutko i się spadać z Ekstraklasy. Więc to już się pali lampka kontrolna terrain ahead. Tak. No dobrze. Pull up. Zanim i w Lublin. Jeszcze bliżej, bo 22 punkty, trzy punkty przewagi. Tylko 3 przewagi. No i co? Co z tym Tymonem? No wraca Magda Kwaśna na to pokład. To co z tą Magdą? No zobaczymy, jak tam ułożą się relacje wewnątrz załogi. Wiadomo, to Magda jest partnerką Tymona. Czy to wpłynie pozytywnie? Nie wiemy. Zobaczymy. Na pewno u nich wesoło nie jest. Pierwsze regaty w Stenorcie pominęli bardzo fajnie. 12 punktów. Wyścig medalowy. Wszystko wygląda dobrze. Kolejne dwie imprezy już niestety w strefie spadkowej, więc tutaj jakby regaty próby może być zjazd do piekła, a może być pozostanie w grupie ekstraklasowej. 4 ostatnie załogi. Wolin. No i co z tym Wolinem? To jest załoga, która jest najbliżej tych wyżej. Mam na myśli to, że do Lubelskiego traci 3 punkty, do Gdańska 5 punktów, więc ma bardzo realne szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie. Weronika poprzedniej regaty w Gdyni popłynęła już trochę lepiej, bo zabrakło jej naprawdę niewiele, to zaledwie jednego miejsca do wyścigu finałowego. Zresztą całe te regaty płynęła bardzo dobrze i przez większość czasu utrzymywała się w pierwszej dziewiątce. Więc ja tutaj wierzę Weronika Jaroszek i myślę, że się utrzymają. Ja też wierzę. Mam jakiś taki feeling, że Weronika z tej pozycji spadkowej, który jest od początku roku to naprawdę. Po Sznorcie była na miejscu tuż nad strefą, ale potem już była cały czas w strefie spadkowej. Mam takie wrażenie, że ona się z tego wyciągnie, tak jak się wyciągnęły dziewczyny z Mowi. Pytanie kosztem, z której jest załóg powyżej. Ale to tylko sport. Zobaczymy, co się wydarzy. Dużo gorszej sytuacji jest Ocean Challenge.
tam jeszcze zamieszanie sprzętowe, miał płynąć sprzętowy. Teamowe. Kadrowe. Miał płynąć Przemek Tarnacki, został na regatach Lewuła, Saint-Tropez. Miał płynąć Karol Górski, potem Karol Górski został na równie znamienitych regatach 70. już chyba trzeciej Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej. Tak jest. Coś nie zagrało, a był już zgłoszony pierwotnie w składzie na sterze i ten skład z Karolem, bo Karol jak się pojawia w lidze, zawsze jest groźny, więc ten skład Sztynard z Karolem... wygrał. Ten skład, tak, ten skład, skład z Karolem, za sterem, no mógł namieszać. Teraz skład awaryjny, wchodzi Maja Miecińska do składu, pierwszy raz chyba w tym składzie w tym roku, nie kojarzę, żeby pływała. Gdziekolwiek prowadzi Bartek Bartnicki, potrafi żeglować, startował cały sezon w pierwszej lidze w zeszłym roku. Dobry sternik, ale czy to wystarczy w tym składzie z dwoma dziewczynami z Kasią Góralską i Przemkiem Płuczynnikiem? Wystarczy, żeby nadrobić aż 10 punktów do Lubelskiego, bo to jest ich cel. To jest bardzo dużo. To jest dużo, więc no, zadanie bardzo, bardzo trudne. No i co? Chyba żegnamy Kościan i PG Racing, prawda? Tak. Z PG Racing jest mi bardzo smutno z tego powodu, bo wierzę w sternika, który tutaj przejął na ostatnią rundę przedłużacz, czyli Patryka Kosmalskiego. Pokazał nam w sznorcie w zeszłym roku, że potrafi wygrać finałową rundę, nawet jak cały sezon szedł słabo. Niestety oni matematycznych szans na awans już nie mają, dlatego że każdy zespół zdobywa co najmniej jeden punkt. Tak to jest, chyba że zostanie dyskwalifikowany, tak? Czy nie. Wtedy nie, wtedy też zdobywa jeden punkt? Jak no nie, jak zostanie dyskwalifikowany, to będzie miał 0 punktów. Okay. Czyli Patryk, jeśli wygra, to musi spowodować, żeby Lublin się zdyskwalifikował. Tak, tak, w skrócie. To czysta teoria. A jeżeli czysta nikt teoria. Nie będzie zdyskwalifikowany, to niestety nawet przy wygraniu odpadają, więc tutaj bez szans. Natomiast Patryk podchodzi do tych regat z luźną głową, czego nie mogą powiedzieć załogi wyżej i ich sternicy. I tutaj przekazuje jego statement, jego oświadczenie. Mamy kilku sterników z klasy 49er na liście startowej, on chce być najlepszy. No proszę, Dominik Buksak musisz uważać, bo ty jesteś pierwszy. No i Tytus Butowski również. I Tytus również, więc celujemy w górę tabeli. Także no niestety PG Racing miejsce dwa razy ostatnie, raz ostatnie i nie ma już tutaj odwrotu. Kościan teoretycznie odwrót ma, aczkolwiek tutaj różnica 13 punktów nadrobienia do Lubelskiego, podczas gdy oni najlepsze miejsce, jakie mieli w tym sezonie, to było miejsce 14. No nie napawa optymizmem. To już dużo więcej niż Mowi miało podczas Znasz chłopaków z Omegi, poważamy to również dobrze. Ja myślę, że oni po prostu te realia ekstraklasy są takie, jakie są. Jak się nie trenuje na resie, nie pływa regularnie, traktuje to jako projekt numer 2 poza Omegą. Taka prawda, no nie, to nie da rady. Ale chłopaki umieją pływać i myślę, absolutnie, że ten sezon będzie dla nich dobrą lekcją, może nie pokory, no, ale jakiegoś tam podejścia do tego projektu i w przyszłym roku w pierwszej lidze wrócą tylko silniejsi. Słuchajcie, tyle. Zimno tutaj. Może szybko zatypujemy. A najpierw w ogóle zachęćmy do typowania. Pamiętajcie. Tak? Zróbcie to. Betfan, za grube pieniądze tam można obstawiać, są fajne kursy, polecamy, Betfan. No i nasza zabawa. Żeglarstwo i tam jest typowanie. No i nasze typowanie. Ostatnia szansa, żeby wygrać ciekawe nagrody od nas. No, satysfakcja, tam, nie? Tam jest ciasno w tabeli też, więc wszystko do końca jest satysfakcja, ważne. Tak, najważniejsza. No, nasze typy się nie sprawdzają. Kogo więc typujesz? Ja typuję na podium pierwsze miejsce HRM Racing. Wow! Drugie miejsce Yacht Club Sopot. Ja myślę, że HRM wykorzysta słabość innych ekip. Trzecie miejsce Yacht Club Gdańsk. Nie typuję na podium Sztynortu. No, ładnie pojechałeś. A ja powiem, że regatę wygra Sztynort. Okej. Okay. To bardzo dobrze dla tego. Ale Sopot będzie drugi. Sopot obroni tytuł. To im wystarczy w zupełności. Trzecie miejsce HRM. No, też HRM dałeś na podium. Pomimo tych problemów tam kadrowych. Tak. Myślę, że to spędzili tutaj dwa dni. Są tu wtorek, środa. Wtorek mieli nam pomóc z przenoszeniem jachtów. Nie przenosimy w końcu jachtów. Staliśmy tu na miejscu, tutaj. Więc tu na miejscu, tak. Więc myślę, że HRM. Więc ja typuję Sztynort, drugi Sopot, trzeci HRM. Sezon wygrywa Sopot. Jednym punktem nad Sztynortem i to będzie walka finałowa. No, ostatnie proste będą się tam tasować i tak w końcu będzie. A kto oprócz Kościana i PGR-u spada? Oj, nie wiem. No myślę, że Oczy Challenge ma mega problem. Myślę, że ciężko będzie nadrobić te punkty, 10 do Lubelskiego. A kto z tych pozostałych załóg? Nie wiem. Wszystkich bardzo lubię i szanuję. Trudno mi jest tu wygrywać. Życzę wszystkim, żeby się utrzymali.
Myślę, że trzeba mieć trochę szczęścia i musi coś zagrać i to trudno wytypować. Wolin ma na co ocenia trudniejszą i Weronika musi popłynąć z nich najlepiej i być dużo przed nimi. I liczyć też trochę na szczęście. Liczyć trochę na szczęście, więc no, ma socjalnie trudniejszą, więc jeśli mamy coś wytypować, to, no, to pewnie Wolin ma tutaj największe szanse na ten spadek, choć matematycznie, ale to się wszystko może wydarzyć, więc nie zatypuję tego. Na szczęście takich typów nie musicie stawiać, tak. Tylko na najlepszych. Przypominamy, na naszej stronie zabawa, nie na pieniądze, tylko za satysfakcję, a u bookmachera Betfan już na prawdziwe pieniążki. Nawet za małe kwoty można się pobawić. Słuchajcie, zaczynamy jutro, śledźcie nasze social media, będziemy tam wstać relacje, jest też tracking na żywo, można śledzić wyniki na żywo. Jak ktoś ma ochotę, zapraszamy, wpadnijcie do nas, odwiedźcie nas. Tak, wiecie, wpadnijcie gdzie. Tutaj. Wiecie gdzie. Do zobaczenia, trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało, bo wiemy, że otoczenie jest dynamiczne. Do zobaczenia.